Moim gościem jest Marcin Sałański, autor dwóch e-booków histmagowych. Witam serdecznie. Wyprawy krzyżowe, zderzenie światów i elity władzy w Królestwie Jerozolimskim. Skąd w ogóle zainteresowanie tematyką wypraw krzyżowych? W sumie wyprawy krzyżowe to tak jak pierwsza myśl przychodzi do głowy, to jest jakieś takie w ogóle pierwsze zderzenie mediewisty z w ogóle historyka, który chce się zajmować średniowieczem. Gdzieś tam, jak kiełkuje w nas chyba marzenie o byciu historykiem, zajęciem się historią, to tak jak rozmawiam ze znajomymi, kolegami mediewistami, to gdzieś zawsze tą pierwszą gdzieś książką, jakąś publikacją, to albo jest gdzieś Henryk Samsonowicz, jakieś jego popularno-naukowe opracowania, albo gdzieś ten sztandarowy Runciman i jego dzieje wypraw krzyżowych. Gdzieś, gdzie każdy się interesuje, gdzieś kto się interesuje historią średniowiecza, no to gdzieś sięga po to. No gdzieś zawsze w tej kulturze masowej, tej naszej fascynacji młodego człowieka historią jest, gdzieś są jeszcze wikingowie, gdzieś tam, powiedzmy, nie wiem, wojna stuletnia, ale gdzieś jak słyszymy średniowiecze, krucjaty i ten Runciman. No i prawdopodobnie to gdzieś taki był odprysk tej dziecięcej fascynacji. Gdzieś takie próba spełnienia takiego dziecięcego marzenia. Gdzieś takie pierwsze kroki poważnej historii, no to zajęcie się właśnie tematyką krucjatową, taka, która no w pewnym etapie mojego życia, mojej też pracy naukowej jakoś mnie fascynowała. Każdy gdzieś tam też dojrzewa badawczo, więc te zainteresowania poszły w innym kierunku, ale gdzieś zawsze trzymają się właśnie tego nurtu badań. No, a tak jednym słowem, no to chyba tak, no to taka dziecięca fascynacja, zrealizacja takiego właśnie pierwszego snu. No właśnie, o tych wyprawach krzyżowych już pisało tylu historyków, więc właściwie czy można jeszcze jakieś nowe spojrzenie, coś nowego wnieść w ten temat? Cały czas. To jest jakby... wiadomo, jakby źródła do dziejów wypraw krzyżowych są dostępne, są takimi rodzajami źródłem, że chyba w pierwszej kolejności podlegały różnego rodzaju procesom digitalizacyjnym. Są ogromne skarbnice, chociażby we Francji, portale, strony, które właśnie zajmują się digitalizacją ogromnej rzeszy źródeł do dziejów wypraw krzyżowych, chociażby tak zwany Recueil des Histoires Croisées, ogromny zasób właśnie kronik krucjatowych. I gdzieś rzeczywiście to się bada, to się wałkuje na wszystkie możliwe sposoby tych historyków przez całą Europę, po historyków amerykańskich, a nawet gdzieś jak na przykład historycy japońscy zajmują się jakimiś takimi badaniami porównawczymi, rycerstwo, szuguna, samuraja, rycerzy w zbrojach, to gdzieś zawsze też ten obraz krzyżowca się pojawia, gdzieś te krzyżowcy też się przewijają w tych badaniach. A co więcej, no tutaj ogromną pole do popisu ma jakby no badania, wkładanie do tych badań typowo historycznych osiągnięć innych dziedzin wiedzy. Tutaj na przykładzie mojego e-booka, no to taki trochę standardowy zabieg. Pobawmy się w historię i socjologię, ale są prace badawcze, bardzo takie no ciekawe, czasem ktoś im zarzuci, że no jak można to połączyć, ale moim zdaniem dość ciekawe, taki otwierający nowy rozdział. Przykładowo Baldwin IV, właśnie król trędowaty, który jest jednym z bohaterów drugiego e-booka. Tutaj na przykład powstało kilka ciekawych prac, artykułów historycznych, ale ubogaconych na przykład przez zastosowanie najnowszych jakichś tam teorii, zasobu wiedzy z dziedziny właśnie medycyny, chociażby w kontekście trądu. I zupełnie analizowanie zapisek w kontekście właśnie tych nowych rzeczy, które współczesna medycyna wie o rozwoju tej choroby w wiekach poprzednich. Temu służą także na przykład badania genetyczne, molekularne, gdzie rzeczywiście różni naukowcy, którzy z historią niewiele mają wspólnego, dowiadują się wiele, jak to się mogło rozwijać w tamtym klimacie, jak to się przenosiło. I to można przenieść na tego typu badania, więc dzieje wypraw krzyżowych to jest nadal gdzieś na tym przykładzie, to jest jeden z wielu przykładów, gdzie można dalej tą wiedzę jakby rozwijać, dotykać na wiele innych sposobów. Przede wszystkim, no co jeszcze można, jak można jeszcze to badać? Wydaje mi się, że też duży potencjał w wyprawach krzyżowych jest na przykład zajęciem się tą stroną narracyjną.
Dzieje krucjaty to jest takie trochę zagadnienie, które do tej pory było badane bardzo tak klasycznie. Wydarzenia, historia polityczna, historia gospodarcza, społeczna. A bardzo takim nurtem, który no w sumie na, może na Zachodzie, on był popularny, teraz już trochę mniej, ale w Polsce jest ostatnio bardzo popularny, to jest właśnie narratywizm, badanie narracji. Blach wydaje się, że ja nie kojarzę dużej ilości prac z dziedziny właśnie krucjat, które by na przykład podchodziły do kronik, właśnie od tej strony takiej narracyjnej, badania z ich symboliki, toposów, archetypów w nich zastosowanych. To też jest jakaś nadzieja. Jeszcze archeologia pewnie też dużo robi. Bardzo dużo. Jest zresztą tutaj jest bardzo dużo, wiele bardzo dobrych francuskich prac, na przykład o archeologii, o badaniach prowadzonych chociażby na Caen de Chevalier, właśnie ta Syria krzyżowców. Tutaj jest na przykład taki historyk Deschamps, który właśnie opisywał ten Caen de Chevalier, archeologiczne, bardzo mocno osadzone w tej jakby metodologii badania, w bardzo mocnym też osadzeniem na tle właśnie społeczno-kulturowym Syrii epoki krzyżowej. A przechodząc już do tematu samych wypraw krzyżowych, co porwało ludzi do tego? Czy to była żądza zysku, czy ta pogoń za zbawieniem, ta wizja? Skąd to się u ludzi w tamtej epoki średniowiecza? To chyba nie ma jednej odpowiedzi. A która przeważa twoim zdaniem? Co było takim dominantą tego wszystkiego? Na pewno gdzieś ferment religijny u swoich podstaw był takim motorem napędowym. To nie można tego wykluczyć, to nie można tylko patrzeć na tą historię przez pryzmat takiego myślenia trochę współczesnego, a religia to tam tylko dodatek, ideologia, a tak naprawdę to wszyscy chcieli się wzbogacić. To jest trochę inne społeczeństwo, trochę inna mentalność, trochę o wiele inna kultura, inni ludzie. Ludzie, którzy mają wiele cech podobnych z nami współczesnymi, ale jednak mimo wszystko to jest, nie można bagatelizować tej roli kościoła, tego takiego fermentu religijnego, który zresztą po całym kontynencie roznosili ci wszyscy kaznodzieje, chociażby z Piotrem Eremitą na czele, który był takim czołowym właśnie ideologiem pierwszej krucjaty. On to rozpropagował i to dzięki niemu takie tłumy ruszyły. No, z większymi, z mniejszymi sukcesami. No, wyprawa ludowa, która tam dotarła, trochę porobiła, trochę się pokłóciła, pobiła na Węgrzech, potem doszła dalej i została rozbita. To jest co innego. Ale gdzieś w nich widać było ten ferment, obudzony. Ale tak naprawdę to ferment religijny, można powiedzieć, zrodził wyprawy krzyżowe. Ale to chęć zysku, chęć wzbogacenia się, chęć pozyskania ziemi, jakby chęć znalezienia miejsca do życia, była tym, co krucjaty utrzymała. Jakby rycerstwo francuskie, przykładowo, ono potrzebowało ziemi, potrzebowało przestrzeni życiowej, no jakkolwiek to śmiesznie brzmi, mając takie z doświadczeń historycznych, jakie mamy, oni chcieli przestrzeni życiowej. We Francji toczyły się walki, ta ziemia się dzieliła pomiędzy kolejnych synów i synów i synów tych synów. Tej przestrzeni brakowało. Ci ubożsi musieli mieć miejsce, gdzie mogą w końcu zacząć normalnie walczyć, rabować, uprawiać ziemię i żyć. Więc tutaj ten element gospodarczy, taki ekonomiczny, no nie ulega wątpliwości. Przez bardzo długi okres czasu krucjat jakby funkcjonuje. No innym zagadnieniem no to jest oczywiście handel. Bez krucjat republiki włoskie, miasta włoskie by się pewnie nie rozwinęły tak, jak to miało miejsce. Dzięki nim ten handel pozwolił im się wzbić na wyżyny. Więc tutaj kolejny aspekt taki typowo gospodarczy, ten obieg, cyrkulacja pieniądza, cyrkulacja też oczywiście też w pewnym sensie mniejszym bądź większym wymiana myśli. Jakby Europejczycy jeżdżący tam uczyli się, widzieli coś nowego, jak wracali do Europy, to opowiadali. Więc to też taki obieg kulturowy. Więc jest bardzo dużo takich wzajemnie nakładających się na siebie czynników, które zrodziły, utrzymały krucjaty przez wiele stuleci. No i też wiele czynników doprowadziło do tego, że one w końcu umarły, że w końcu hasło krucjata było tylko takim pustym frazesem. Też pojawiły się patologie, takie jak na przykład krucjata dziecięca, czy ten najazd na Bizancjum, kiedy
de facto te dwa światy stały się trzema światami. No tak, no tylko że akurat krucjata dziecięca, no to jest akurat z jednej strony możemy to rozpatrywać jako patologię, a z jednej strony jako wyraz właśnie tego głębokiego takiego oddania Bogu, właśnie tej cesze wypraw krzyżowych, która stała u jej jakby podstaw. Jakby ta, taka siła przekonania tych wszystkich kaznodziejów, którzy rzeczywiście te dzieci przekonali. I to jest właśnie ta kwestia religii. No oczywiście z naszy, tam zrodziło się wiele właśnie patologii takich, że te dzieci gdzieś tam docierały na przykład do Włoch i wręcz nie źli muzułmanie, te niewiniątka skrzywdzili, tylko chrześcijanie, którzy gdzieś tam nie władowali ich na statek, chociaż im obiecywali, tylko gdzieś tam porywali i brali w niewolę, żeby ten dzieciak zamiast płynąć do Jerozolimy walczyć o w imię Jezusa Chrystusa, po prostu gdzieś tam zostawał w porcie, gdzieś w Genui, czy w jakimś jeszcze, czy w ogóle w jakimś zapadłym porcie i pracował do końca życia na rzecz jakiegoś opasłego, prowincjonalnego kupca. No to takie patologie się pojawiały rzeczywiście, ale jako całe zjawisko ludzie średniowiecza, wydaje mi się, że oni tego aż tak nie postrzegali. Bardziej może racjonalnie myślący jacyś humaniści włoscy, którzy już gdzieś tam, Boże, gdzieś kiełkowali, no widzieli, że Boże, to jest tragedia. No dzieci idą walczyć, umierają. No to straszne. Ale gdzieś bardzo ogromny trzon ludzi głęboko wierzących widziało w tym znak od Boga. Rzeczywiście wierzyło w tą ideę, że skoro nie udało się rycerzom, nie udało się cesarzom, nie udało się królom, no to bo oni są grzeszni, a dzieci są niewinne. I naprawdę w to wierzyli. Co do Bizancjum, no to jest typowy przykład takiego politycznego, typowo politycznego wykorzystania ideologii. Tutaj jakby krzyżowcy z czwartej wyprawy dali się po prostu zmanipulować Wenecjanom, którzy mieli, to są Włosi. Oni nie przejmują się tym, co powiedzą rycerze, co powiedzą królowi. Business is business. Chcemy mieć ziemię, żeby mieć kasę. Chcemy mieć kasę, żeby mieć flotę, żeby dać tą flotę komuś, kto da nam kasę. I tak to mniej więcej działało w tym wypadku. Krzyżowcy dali się na to nabrać, jedni bardziej świadomie, inni trochę mniej. Ale te jakby różnice pomiędzy nimi Wenecjanie bardzo zgrabnie wykorzystali ku swojemu celowi politycznemu, na to, że trafiło na Bizancjum. No w relacjach Wenecji z Bizancjum to nic dziwnego, nic nowego. Tłuką się, biją, co chwilę prowadzą wojny. Ten antagonizm ma bardzo długą tradycję, więc to jest nic nowego. Patologią jest to, że rzeczywiście krzyżowcy, idąc z imieniem Jezusa Chrystusa na ustach, dali się nabrać i dali się tak niecnie wykorzystać. To jest patologia. To więcej może, nie streszczajmy całej książki, tylko właśnie więcej dowiedzą się nasi... Tak, zapraszam do lektury, jest cały rozdział o tym poświęcony. A może jeszcze ostatnie pytanie, bo to zderzenie dwóch światów nadal trwa. Wyprawy się skończyły, krucjaty się skończyła, jednak ten antagonizm islam, chrześcijaństwo nadal się pogłębia. Czy myślisz, że ta idea krucjat w jakiejś oczywiście zmienionej, współcześnionej formie może wrócić? Czy jak to odnieść do dzisiejszych czasów? Modlę się, że nie. Idea krucjaty no w dzisiejszej sytuacji, jaką mamy, geopolitycznej, tej całej kulturowej, tego takiego ogłoszenia tezy, że Europa umiera pod wpływem fali islamizmu, powrót krucjat, tak pojmowanych, jak to pojmowali 1000 lat temu, no niczego dobrego by nie wróżyło. Zresztą z drugiej strony już trochę widać takich oznak właśnie takiego skrajnego myślenia, że znowu musimy mieć, prawda, nieskazitelnie dobrych rycerzy, którzy uratują Europę. No to widać, trochę górnolotnie brzmi, ale to w tym by się streszczała działalność różnych skrajnie nacjonalistycznych ugrupowań, które no gdzieś już głoszą takie hasła, czy to w Niemczech, czy chociażby Pegida, Alternative für Deutschland. To są hasła, które gdzieś tam na banerach właśnie niosą takie trochę hasła krucjatowe. No tylko czy coś z tego dobrego przyjdzie? Nie. Niewątpliwie jednak gdzieś krucjaty, jak widać, to jest zamierzchła historia, ale gdzieś dzisiaj widzimy, że grzechy naszych, mówi się, że grzechy ojców nie są grzechami dzieci. No a dzisiaj trochę widzimy, że jest trochę odwrotnie. To, że świat islamu nienawidzi Europy, nienawidzi zachodnich wartości, jest w pewnym, to jest trochę może uproszczenie, ale jednym z czynników takiego stanu rzeczy jest to, że oni po prostu w swojej świadomości mają, w pamięci takiej może historycznej, krzyżowców.
krzyżowców, którzy najechali ich, zabijali ich z imieniem Jezusa Chrystusa, zabijali ich, bo tamci z kolei żyli i umierali z imieniem Allaha. I to jest pokłosie. Oczywiście jest wiele innych czynników, które powodują, że dochodzi do takich tragedii jak Charlie Hebdo, Paryż, Bruksela, ale także wiele lat wcześniej, chociażby Madryt. Jest wiele czynników, które to do tego doprowadzają. Ale gdzieś te krucjaty są jednym z tych grzechów, który powoduje, że jest tak, jak to wygląda. No niestety. Taka jest smutna konstatacja. I co można z tym zrobić? No na pewno nie ogłaszać kolejnej świętej wojny, bo to nic dobrego nie wróży. Ale warto się na pewno zapoznać z tymi świętymi wojnami. Dlatego zapraszamy do lektury e-booków twoich i podobno ma być kolejny. Tak, tym razem już pójdziemy bliżej, bliżej serc, ku pokrzepieniu serc, będzie o wielkich Polakach w późnym średniowieczu. Nie będę zdradzał, jacy to będą Polacy, ale na pewno będzie to taka mieszanka z jednej strony rzeczywiście wielkich bohaterów narodowych, z drugiej strony trochę takich postaci niejednoznacznych, które gdzieś na pierwszy rzut oka można by powiedzieć zdrajca ojczyzny. A przy głębszym zapoznaniu są to naprawdę osoby, no, które warto znać. Warto znać i powiedzieć sobie, że Polak potrafi. Życzę powodzenia w dalszym pisarstwie i dziękuję za rozmowę. Również dziękuję.